razem skoncentrowany na konkretnych praktykach rolniczych związanych z ochroną klimatu i bioróżnorodności. I ja mam przyjemność wielką poprowadzić ten panel, za co dziękuję za umożliwienie mi tego. Jednej z organizatorek, Adze Makowskiej. I ja nazywam się Maciek Buzga. Jestem związany z różnymi tematami ekologicznymi, z działaniami ekologicznymi od 25 lat. Od 16 lat jestem związany z Greenpeace. I od mniej więcej tego czasu też zajmuję się różnymi tematami związanymi z rolnictwem. W Polsce, w Europie i również przez jakiś czas w Azji. I co jeszcze chciałbym powiedzieć o sobie, to to, że poza tą wiedzą, można powiedzieć, kampanijną, teoretyczną, od 5 lat mieszkam również na wsi, gdzie wraz z moją żoną prowadzimy działania różnego rodzaju związane i z permakulturą, właśnie z rolnictwem regeneratywnym. Więc mam tutaj kontakt zarówno z rolnikami, prawie że codzienny, jak i z ziemią. I to też sprawia, że jest mi dziś wyjątkowo przyjemnie poprowadzić ten panel, bo poza tymi wszystkimi informacjami, które usłyszeliśmy w pierwszej części tego tematu związanego z klimatem i rolnictwem, które nastawiają nas na pewno bardzo pesymistycznie pod kątem tego, co jest możliwe i przyszłości. Mamy też coraz więcej jaskółek mówiących o tym, że pewne rzeczy, które jeszcze nawet mnie wydawały się niemożliwe w kontekście regeneracji, w kontekście rozbudzenia tych możliwości przyrody i ziemi, które pozwalają nam na odnowę zarówno klimatu, jak i bioróżnorodności, jest coraz więcej rzeczy, które się dowiadujemy, że są normalne, i ta wiedza i te umiejętności są ekscytujące do tego stopnia, że no właśnie, że również do Polski trafiły pewne nurty i również mają odzwierciedlenie wśród naszych rolników. I tutaj właśnie na początku chciałem przedstawić naszych panelistów. Radek Buczyński, rolnik regeneratywny, zaraz będzie mógł się przedstawić sam, powiedzieć więcej o swoim gospodarstwie. Grzegorz Ciechomski, również rolnik zajmujący się regeneracją ziemi. I dr Robert Borek z Instytutu IUNG, czyli nasz reprezentant nauki w panelu, który opowie nam więcej zarówno o nowych możliwościach w tym kontekście, o którym powiedziałem, jak również o kontekście samego miejsca, czy też miejsc w Polsce, którymi możemy operować. Dla Was taka informacja na początku, jak ja chciałbym, żeby ten panel wyglądał. Mianowicie nasi prelegenci mają maksymalnie 10 minut na przedstawienie krótkich prezentacji na te tematy, które przygotowali, a następnie mamy około godziny na dyskusję. Ja bardzo bym chciał i będę o tym przypominał, żeby to była prawdziwa dyskusja, czyli żeby z Waszej strony pojawiały się pytania, z tej strony będą pojawiały się odpowiedzi, albo być może będzie to też działało w przeciwnym kierunku, bo może na sali są też osoby, które mogą nam udzielić odpowiedzi na to, czego my nie wiemy. Tak to wygląda w zarysie, a ja teraz przekazuję już może właśnie mikrofon Robertowi. Dzień dobry Państwu. Poczekamy na prezentację chwileczkę. Robert Borek, ja reprezentuję Instytut Uprawy Nałożenia Glebostactwa w Puławach. Jest to Państwowy Instytut Badawczy, podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Reprezentuję również od paru lat Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa, jak również Europejską Federację Agroleśnictwa. Chciałbym mówić w kontekście, bardziej o właśnie tych zasadniczym kontekście, z czym są związane zmiany klimatu w Polsce i jakie są uwarunkowania tak naprawdę produkcji roślinnej, która właśnie ulega jakby tutaj wpływom zmian klimatu. Potrzebujemy pomocy technicznej. Bliżej? Tak.
coś rozłączył. Ktoś tam... Jak dalej? Już jest odpalona prezentacja? Dobra. Tak czasami bywa na konferencjach, że są duże opóźnienia, ale ważne, żeby był dobry efekt później. Chwila zastanowienia. Tak, nie chciałbym mówić też bez prezentacji, bo ona nie ma sensu. Znaczy moje mówienie nie ma sensu bez prezentacji. To czy nie ma sensu, to Państwo ocenią. Okej. Dobrze, już, już jest, tak? To jest właśnie to, czego się tak zauważa. Ja zawsze w takich momentach... Jest! Jest! Dziękuję bardzo! Brawo! Kolejny sukces. Tak. Więc tutaj już Państwo widzą, a to po części co powiedziałem, prezentacja tak naprawdę finansowana jest z zadania, które jest realizowane dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więc tutaj poniekąd reprezentuję może nie tyle pogląd, co bardziej staram się w jakiś sposób odwołać do tego, jak powinno być w Polsce, jakie powinny być rekomendacje właśnie w kontekście rolnictwa i zmian klimatu. Na początku kilka dosłownie zdań na temat zmian klimatu i wpływu na produkcję roślinną. Widzą Państwo, jak w przeciągu ostatnich dekad, jak nastąpił silny wzrost liczby dni z temperaturą powietrza powyżej 25 stopni. To jest bardzo ważny wskaźnik, który mówi o tym, jak sezon wegetacyjny się zmienił, jak to wpływa później na ocieplenie klimatu generalnie i na rośliny, prawda? I ma to też wpływ, jeżeli Państwo zobaczycie to, co widzimy teraz za oknem, czyli ciepła, bezśnieżna zima. To jest pewien ewenement od paru lat, w tym roku jest rzeczywiście wyjątkowo. I to powoduje to, że rośliny o zimę, pszenica o zima, nie mogą przetrwać w dobrych warunkach, bo one potrzebują przejść okres jaryzacji, przejść okres tych niskich temperatur, żeby mogły dawać w miarę przyzwoity plon. No i z tego względu można się spodziewać pewnie wyższych cen pieczywa w tym roku. Zobaczymy. I oczywiście tutaj jest kwestia suszy, czyli ten okres najbardziej wrażliwy właśnie na którym są najbardziej wrażliwe rośliny, podczas którego też następuje, szczególnie w okresach wiosennych i także wczesnoletnich, deficyt wody wpływający znacznie na plonowanie. Możecie Państwo sobie zobaczyć, jakie są straty, czyli takie, które powyżej 20% straty plonów, to już jest praktycznie susza, wtedy się kwalifikuje jako suszę, na takie rośliny, które są bardziej popularne u nas w Polsce, czyli zboże o zimę, rzepak i kukurydza. I widać wyraźnie, że w przeciągu dwóch ostatnich lat mieliśmy tutaj katastrofę, jeśli chodzi o zboże o zimę, a w tym roku to katastrofa, jeśli chodzi o kukurydzę. No i to definitywnie pokazuje, tak, z jaką generalnie mamy do czynienia z sytuacją. My w Instytucie monitorujemy stan upraw, monitorujemy glebę i też właśnie wprowadzamy odpowiadamy za monitoring suszy. Przesyłamy te dane później do Ministerstwa Rolnictwa, które oblicza ten wskaźnik i przekazuje dalej w odpowiednich procedurach. I to właśnie się wiąże, te efekty, wpływ na rośliny uprawne wiąże się z pewnymi uwarunkowaniami. A te uwarunkowania wynikają właśnie głównie z struktury gleb, czyli z tego, że są to gleby przeważnie lekkie. No i w Polsce mamy ponad 75% tak naprawdę gleb słabych, gleb lekkich.
I jeśli byśmy mówili o klasach, to mniej więcej 40% to są gleby klasy czwartej, 23% gleby klasy piątej. No więc to jest dosyć duży wskaźnik, który nas jakby wyróżnia tutaj na tle innych krajów w regionie i także w Unii Europejskiej. Drugi problem to jest zakwaszenie gleb. Jak widzicie Państwo, czerwonym, tym bardziej jaskrawym kolorem są oznaczone te gminy, w których zakwaszenie jest znaczne, żółtym, w którym jest jakby średnie. I tutaj możemy powiedzieć, że około 65% gleb to są gleby kwaśne w Polsce. 25% z nich są to bardzo kwaśne gleby, 40% kwaśne. Ale no właśnie ten wskaźnik mówi o tym, że konieczne jest podwyższenie poziomu kwasowości, czyli odczynu gleby, pH. I z tego względu niezbędne jest wapnowanie. To wapnowanie w ostatnim czasie przez Ministerstwo Rolnictwa zostało wspierane, natomiast żeby ono było trwałe, bo stosuje się go co parę lat, wymagany jest materia organiczna. I tu przejdę do najważniejszego problemu. Zawartość próchnicy glebowej. Jak widzicie Państwo, to się kształtuje w granicach 1-2%. Najwięcej może tego jest trochę na północy Polski, z tego względu, że są tam pastwiska, są to tereny zadranione. Natomiast generalnie można powiedzieć, że tych gleb o niskiej zawartości węgla jest to praktycznie jest większość Polski. I w przeciągu ostatnich 30 lat nastąpił ubytek zawartości materii organicznej około 20%. No to są bardzo, bardzo duże wartości. Związane są to przede wszystkim z użytkowaniem gleb, tak? Czyli brakiem wprowadzania roślin bobowatych, z brakiem wprowadzania właśnie resztek organicznych, nawozów organicznych. To co obserwujemy też od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej, pewna technicyzacja też związana z otrzymywaniem płatności bezpośrednich bez dwóch zdań. A ja bym sugerował, jeśli mógłbym dokończyć moją prezentację, to był rzeczywiście dobry komentarz, którego nie dopowiedziałem, a później byśmy przeszli do dyskusji podczas dalszej części. Następna kwestia, zagrożenie erozją wodną i wieczną. Też proszę sobie zobaczyć te bardziej jaskrawe, czerwone, pomarańczowe obszary, to są te tereny, które są zagrożone w tym momencie. I to też jakby pokazuje, że to też jest problem. Więc jeśli chodzi o to, co mamy robić, żeby tą sytuację zmienić. Najważniejszym zadaniem dla nas jest przede wszystkim magazynowanie węgla w glebie. Nie da się inaczej zatrzymać jakby procesu, znaczy nie ma lepszego procesu ograniczania emisji, niż jego zatrzymanie, związanie właśnie w roślinach i w glebie. I teraz chciałbym powiedzieć Państwu o czymś takim, że akumulacja węgla w glebie przy odpowiednim nawożeniu, odpowiednich uprawach, ona po pewnym czasie się stabilizuje. Przykład z Wielkiej Brytanii, z Rothamsted, to jest słynna jednostka naukowa, która twierdzi, że po przekształceniu gruntu ornego w pastwisko po 100 latach, no to ten poziom węgla jest już stabilny, nie da się go zwiększyć po prostu. Dlatego powinniśmy, oprócz tego, że powinniśmy zwiększać jakby poprzez swoje zabiegi, odpowiednie zabiegi, odpowiednie nawożenie, nawet wprowadzanie biomasy i nawet sadzenie drzew, to oprócz tego powinniśmy ograniczać emisję poprzez ograniczenie przejazdów maszyn, ograniczenie przewracania tej gleby, żeby jak najmniej mineralizować i też ograniczanie emisji podtlenku azotu, który tworzy się w warunkach wilgotnych, w warunkach beztlenowych i wtedy dochodzi do silnej emisji podtlenku azotu. To oczywiście jest uwarunkowane stosowaniem nawozów mineralnych, azotowych, mineralnych w większości, częściowo organicznych. Natomiast jeszcze dodatkowo poza gospodarstwem oczywiście w grę wchodzą emisje pośrednie z transportu, z dystrybucji żywności i tak dalej, i tak dalej. Więc naszym zdaniem środowiska naukowego metodami, które pozwalają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych zarówno w każdym typie gospodarstwa, i dużych, i małych, i mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy, są następujące zalecenia. Sekwestracja węgla w glebie, czyli magazynowanie, akumulacja tego węgla, o tym właśnie przed chwilą mówiłem.
innowacyjne technologie uprawy, o czym zaraz jeszcze dwa slajdy mam, mam nadzieję, że jeszcze mam parę minut czasu. Dwie minuty. I żywienia. To, o czym też była mowa w kontekście produkcji zwierzęcy. Podniesienie efektywności gospodarowania energią w kontekście budynków zwierzęcych, gospodarskich i tak dalej, i odpadami. Wprowadzenie urozmaicenia. Mieszanki, rośliny okrewowe, także w okresie zimy, żeby ta gleba była okryta, przykryta cały czas. Współrzędne uprawy, zadrzewienia. Ważne jest, żebyśmy rozumieli, z jaką sytuacją do tym mamy do czynienia. Jak zmierzyć ten ślad węglowy, tak? Żebyśmy znali narzędzia, które to potrafią wyliczyć. I znalibyśmy systemy, które pozwalają nam w optymalny sposób zarządzać tym całym procesem. I systemowe podejście do wdrażania rozwiązań. To jest pewna innowacyjna koncepcja, ale warta rozważenia w Polsce, żeby rolnicy zaczęli się umawiać, co na swoich gruntach uprawiać. Wymieniać się tym gruntem, wymieniać się ziemią i w pewien sposób zarządzać tak, żeby to był ten efekt optymalny i zróżnicowany. I na końcu upowszechnienie dobrych praktyk. Muszę koniecznie jeszcze powiedzieć o tym, jaki jest ranking tych praktyk, które my polecamy. Przede wszystkim na początku najwyższą wartość ma zagospodarowanie resztek pożniwnych na polu. Następnie uprawa traw, czyli trawy zadarnione powierzchnie. Trawy jeszcze więcej niż drzewa akumulują węgla. O tym musimy wiedzieć. Systemy rolno-drzewne, czyli wprowadzenie drzew jakby w rzędach na polach. System bezorkowy. Stosowanie obornika także. A następnie ograniczenie orki i stosowanie gnojowicy. No to już może mniej, ale w tym kontekście, że te nawozy organiczne jednak muszą być. Ona może być przetworzona, gnojowica, ale niestety wykorzystywanie nawozów organicznych jest bardzo ważne. W związku z tym my w Instytucie prowadzimy liczne doświadczenia z takimi uprawami i tutaj możemy powiedzieć już bez wdawania się w szczegóły, to Państwo widzą, że uprawa orkowa generalnie pozwala na mniejszą emisję, no tutaj na to praktycznie jest chyba 5000 ton dwutlenku węgla, ograniczenie emisji 5000 ton, dobrze mówię, z hektara. To jest przykład uprawy też pasowej, czyli inna forma jakby spulchniania tej gleby. Natomiast ponieważ mam mało czasu, więc ostatnie trzy slajdy. Chcę zwrócić uwagę... Dobrze. Przepraszam, że tak przyciągam. Chciałbym w dużym skrócie to powiedzieć, ale to jest bardzo trudne, nawet tak do naukowca. Uprawa bezorkowa w rolnictwie ekologicznym. Na ten temat chciałbym zwrócić uwagę. Wiem, że Państwo, część z Państwa miała tutaj pozytywne doświadczenia, być może część z panelistów, część negatywne, że to zachwaszcza i tak dalej. No ale może warto się zastanowić nad tym, żeby w jakiś sposób do tego tematu podejść, także w kontekście technologii bez używania pestycydów. Natomiast muszę powiedzieć, że no, badania wskazują, może nie są to badania takie jednakowe w każdym kontekście, natomiast produkcja bezorkowa czy tak jakby niezruszanie tej gleby powoduje, że ona jest bardziej jest, że tak powiem, można powiedzieć zwięzła, tak? Wobec tego tworzą się warunki beztlenowe i ten podtlenek azotu nieszczęsny, który tak właśnie powoduje globalne ocieplenie z rolnictwa, to on w dużych ilościach może być ulatniany do atmosfery. O tym też musimy pamiętać. I tutaj mój konik, muszę to Państwu powiedzieć, bo ja się od paru lat tym zajmuję i myślę, że tutaj w tym środowisku te systemy z zadrzewieniami mają też, Państwo rozumiecie, że to jest dobre. Agroleśnictwo, systemy rolno-drzewne, wprowadzenie, tak jak mówiłem, drzew najczęściej w rzędach, ale także wypas zwierząt w zadrzewieniach w różnej formie, to też myślę, że jest przyszłość. To jest bardzo silny nurt, bardzo modna praktyka teraz w Europie Zachodniej, na całym świecie i to wchodzi jakby tylnymi drzwiami do rolnictwa. Warto na to zwrócić uwagę. Przykład systemu alejowego z różnymi drzewami na biomasę, bioenergię, ale też na drewno wysokiej jakości. Jeszcze chciałbym na końcu tylko wspomnieć o praktykach agroekologicznych.
Możecie Państwo do angielskich wersji takich zestawów praktyk agrologicznych się dostać internetowo. Jest taka strona Agricology angielska. Są praktyki opracowane przez tutaj naukowców zajmujących się agroekologią we Francji. Także to jest tyle z mojej strony. Przepraszam za przedłużenie. Mam nadzieję, że będą jakieś pytania. Liczymy na to, że to będzie też interakcja w późniejszym czasie. Dziękuję Państwu bardzo. Dzień dobry, jeszcze raz. Ja chciałem przypomnieć Państwu jednej rzeczy, że najpierw będziemy mieli prezentację, także na pewno macie już może nawet dziesiątki pytań, które się cisną po prezentacji Roberta. Zapamiętajcie albo zapiszcie, wrócimy do tego za chwilę. Chciałbym natomiast dać równą szansę na prezentację pozostałym panelistom, może teraz Radek. Witam Państwa, nazywam się Radek Buczyński, jestem rolnikiem regeneratywnym z Podlasia, z okolic Białegostoku. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj, mam przyjemność przedstawić Państwu to, w jaki sposób działam, jak wygląda moje gospodarstwo. Czy mogę prosić o prezentację? Czy mam coś kliknąć? Tam się pewnie... Proszę nie spać. Gdzie jest pan? Tam jest, czy tam... Jest pan, dobra. Nie wiem, co to za miejsce, na pewno nie moje gospodarstwo. Grzesiu, twoje? Grzesia, Grzesia. To było Grzesia, tak? To powiedz raz w międzyczasie krótko o tym właśnie, jakie to tego gospodarstwo jest. Okej. O właśnie. Nazywamy się Stworzone z Natury. Jeśli chodzi o moje gospodarstwo, tak naprawdę zacząłem działalność w 2018 roku, ale to był taki rok rozpoznawczy, gdzie uczyliśmy się praktyk różnych regeneratywnych, czy też takie robiliśmy lekkie rozpoznanie rynku tego, czy będzie rzeczywiście można z tego żyć. A w roku ubiegłym, czyli 2019, to już był taki pierwszy rok dochodowej działalności, w której mogę powiedzieć, że po prostu udało się po prostu zarobić coś i myślę, że nawet jak na pierwszy rok taki komercyjny, niezłe pieniądze. Jeśli chodzi o powierzchnię gospodarstwa, żeby tak zilustrować, jak moje gospodarstwo wygląda, na jaką skalę produkujemy, to jest 15 hektarów ziemi z własnej, z czego tak naprawdę, to będzie na następnym slajdzie, w 2019 roku z całej ziemi nie korzystałem. To jest 8 gruntów ornych i 7 hektarów użytków zielonych. W tym roku już dojdzie pewnie tyle dzierżaw jeszcze. Jeśli chodzi o klasy gleb, to z gruntów ornych to głównie 5. klasa, trochę 6. oraz ociupinka tej 4. B. Użytki zielone troszkę lepsze, 4., 5. klasa. No i tak jak mówiłem, faktyczne wykorzystanie w zeszłym roku to było 3 hektary uprawy zbóż. Zboża to było pszenżyto oraz mieszanka owiec z jęczmieniem na pasze dla drobiu, które otrzymujemy. 5 hektarów pastwisk, wypas kurniosek na nich, wypas brojlerów pastwiskowych i wypas owiec, plus oczywiście zbiór siana. No i jedne z istotnych przedsięwzięć u nas ogród warzywny o wielkości tylko, albo może aż 5 arów. Jak staram się prowadzić gospodarstwo, to tak szybko, żeby zilustrować, chcę traktować swoje gospodarstwo jako ekosystem, więc myślę, że taki łańcuch, który tutaj widzimy, to jest coś, na co staram się cały czas zwracać uwagę, że zaczynam od gleby, na której rosną rośliny. Rośliny są potrzebne zwierzętom, zwierzęta są potrzebne człowiekowi, ale też rośliny są potrzebne człowiekowi i gleba w ostateczności też jest potrzebna człowiekowi i to wszystko musi razem współgrać, żeby to miało ręce i nogi. Uprawa warzyw w systemie no-dig. To jest system bezorkowy, bez przekopywania ziemi. Po prostu wysypujemy wierzchnią warstwę kompostu, dość grubą. Ścieżki są usypane zrębkami drzewnymi. Staramy się stosować dość intensywną rotację warzyw, żeby z tak małego obszaru jak najwięcej warzyw po prostu móc wprowadzić na rynek. Jeśli chodzi o warzywa, które uprawiamy, to są różnego typu zieleniny, tak, sałaty, nagłówki, rukola, szpinak. Uprawiamy też buraki, szczypior, cebulkę zieloną, koper i całą masę innych rzeczy, jak możecie Państwo zobaczyć.
grządki 10-metrowe, 80 cm szerokości. Jeśli chodzi o sprzedaż warzyw, to mamy zarejestrowaną działalność RHD, czyli ten rolniczy handel detaliczny w sanepidzie powiatowym. I w ramach tego sprzedajemy dla klientów indywidualnych, jak i dla jednej restauracji w Białymstoku warzywa. No i też można powiedzieć, że klienci indywidualni mogą zamawiać przez portal Lokalni Naturalni, taki podlaski portal z lokalną, ekologiczną, czy też po prostu naturalną żywnością. Warzywa sprzedajemy w formie bardzo często, jeśli chodzi o te zamówienia indywidualne, tak zwanych wegboxów, czyli co tydzień wystawiamy w sezonie oczywiście listę warzyw, które są dostępne z naszą propozycją, na przykład zestawu, ile taki zestaw kosztuje. Oczywiście klient może wziąć ten zestaw, który my proponujemy, natomiast może z tych dostępnych warzyw też skomponować własną mieszankę i tak to wygląda. No a restauracja oddzielnie zamawia, po prostu co tydzień dostaje informacje, to czego oni chcą, z tego co ja mam dostępne po prostu i też to tak leci. Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, kurynioski pastwiskowe. W 2019 roku nasze staro to było 130 sztuk, dożyło 120. Rosa i Loman to są rasy, które mieliśmy, mamy. Od końca marca do grudnia jest to wypas na pastwisku. W mobilnym kurniku je po prostu przewozimy. Ten kurnik jest ogradzany siatką elektryczną przenośną, także mają kury spory wybieg na dzień tak naprawdę, a w tym kurniku śpią tak naprawdę i znoszą jaja tylko. No i zimą niestety muszą być w budynku, chociaż w 2018 roku trzymałem te kury w tunelu foliowym i też było ok, tylko że na 120 kur to już za mały tunel był po prostu. Kurnik sami skonstruowaliśmy, wzorując się na jakichś tam przykładach zagranicznych. Kwatery ogradzane siatką. Z takich dwóch siatek mniej więcej 400-500 metrów kwadratowych wybiegu na jakieś 3-4 dni spokojnie można wygrodzić dla tylu kur. I tu również sprzedaż dla klientów indywidualnych, jak i dla restauracji. Brojlery pastwiskowe w kojcach bezpodłogowych, codziennie przesuwane na nowy kawałek ziemi. Oczywiście oprócz tej zieleniny karmione paszą z własnych zbóż. Również tak jak w przypadku warzyw, to jest bardzo sezonowe przedsięwzięcie. Zaczynamy od kwietnia, czyli pierwsze pisklaki jakoś z początkiem kwietnia kupujemy w wylęgarni. Pasza z zakupu, tak jak napisałem, tylko pierwszy tydzień życia, reszta już tylko z własnego zboża. 500 sztuk rocznie w 2019 roku udało nam się wyprodukować. Oczywiście nie mogę tutaj mówić o sprzedaży, ponieważ zalegalizowanie tego było bardzo trudne. Mam nadzieję, że już teraz w tym roku się uda, bo jakieś przepisy weszły nowe. Natomiast wcześniej też były jakieś przepisy niby, ale rzeczywiście jak się szło do weterynarii, to nie rozkładali ręce i nie wiedzieli jak pomóc. Także kupiliśmy bardzo, bardzo dużą zamrażarkę i mieliśmy po prostu te kurczaki dla siebie. No i od tego roku mamy również owce Suffolk. Jest to kolejna produkcja zwierzęca u nas. Utrzymujemy je w systemie pastwiskowym. Powiedzmy od początku sezonu pastwiskowego, czyli od maja do tak naprawdę grudnia w tym roku, te owce nocowały na pastwisku z takim mobilnym zadaszeniem, także nie używaliśmy budynku. Dopiero już kiedy ta zima jest, kiedy pastwiska już można powiedzieć się skończyły, że tak powiem, to owce są w budynku, chociaż teraz stosuje też bale grazing tak zwane. Ze zbóż to oczywiście pszenżyto na pasze dla drobiu, owiec Łubin w 2018 jako pasza białkowa. Do tamtego roku uprawiałem zboża w systemie orkowym. W tym roku zdecydowałem, że przechodzę na mocne uproszczenie i uprawę minimalną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiem, że tu jest duży konflikt z tym, jeśli chodzi z walką z chwastami tak naprawdę w tych uproszczeniach. Nie wiem do końca jeszcze, jak to rozwiążemy. Natomiast certyfikacji ekologicznej nie posiadamy, także myślę, że tutaj nie będzie konfliktów prawnych, na pewno przynajmniej.
Ja stosuję też poplony na gruntach ornych. To jest rzodkiew głęboko korzeniąca. Na piątej klasie bez nawożenia od 3 lat. Żadnego. Dziękuję za uwagę. Proszę teraz tamtą prezentację, co to jedno zdjęcie zimowe takie było. To było jeszcze w czasach, kiedy była zima. O właśnie. Tak, nazywam się Grzegorz Ciechomski. Jestem, no można powiedzieć, rolnikiem regeneratywnym. Z zawodu jestem w ogóle leśnikiem, a także kowalem. No ale zdecydowałem się na to, żeby zająć się gospodarstwem, które należało wcześniej do moich rodziców. Głównie z tego powodu, że właśnie ja się zainteresowałem regeneracją gleb i rolnictwem regeneratywnym i postanowiłem to robić właśnie. Oprócz działania w gospodarstwie, jeszcze razem z Łukaszem Nowackim i Danielem Packim tworzymy Fundację Transformacja, której takim głównym celem jest transformacja, działanie na rzecz transformacji obecnego systemu żywnościowego w stronę systemów bardziej zrównoważonych, ujemnych emisyjnie. I też taki, chcielibyśmy tworzyć taki model gospodarstwa, które będzie samowystarczalne, wydajne ekonomicznie i ujemne emisyjnie. I teraz tak, miałem tutaj się skupić tylko na najważniejszych rzeczach. Najważniejsza jest gleba. To bez dwóch zdań dla wszystkich. To, co tutaj widzimy, to są tak zwane kolebki dżdżownic. To jest coś, nad czym ja pracuję i czego chciałbym oglądać jak najwięcej. I na następnym zdjęciu to jest pastwisko, na którym były rotacyjnie wypasane zwierzęta. Tak to się zadarnia przy odpowiednim zarządzaniu pastwiskiem. Warstwa mulczu rośnie, tam właśnie w środku widać przy ziemi działalność tych dżdżownic. I to jest najważniejsza rzecz dla mnie. I teraz tematy, na których ja chciałbym się skupić w mojej działalności rolniczej, ale też i także tutaj, to jest tak, po pierwsze zdolność gleby do magazynowania węgla. Poprzez rozwijające się w glebie życie, konkretnie nad powierzchnią ziemi, na powierzchni i pod ziemią, gleba ma zdolność kumulowania węgla, który w procesie fotosyntezy zasysa z powietrza. I teraz my wiemy już, że rolnik jest w stanie zarządzać tymi procesami, tym procesem tworzenia się próchnicy w glebie. I od tego powinniśmy wyjść tak naprawdę. Tutaj mam ściągę, bo nie chciałbym odpływać w jakieś boczne tematy. No i to, o czym chciałbym jeszcze mówić, to jest tak, budowanie profila glebowego. I to też okazuje się, że tak naprawdę te gleby tworzą się o wiele szybciej, niż nam się kiedyś wydawało. Zwiększenie zawartości próchnicy o 1%, to jest dosyć dużo. Realnie myśląc, można tego dokonać w ciągu roku, 2 lat odpowiedniej gospodarki. No i oczywiście zwiększenie zawartości węgla skutkuje po pierwsze zwiększeniem żyzności poprzez rozwój życia biologicznego, przyspieszenie obiegu pierwiastków. Cały ekosystem glebowy obraca pierwiastkami, obraca substancjami pokarmowymi. Sprawia, że one stają się dostępne dla roślin, które my uprawiamy. I przy okazji tworzy się też tak zwana gąbka węglowa. Próchnica, węgiel organiczny w glebie powoduje, że struktura gleby się bardzo zmienia. Gleba staje się porowata, zwiększa się po pierwsze sorpcja wodna, czyli możliwość retencjonowania wody, po drugie sorpcja chemiczna, czyli zdolność gleby do wiązania substancji chemicznych, tych odżywczych substancji przede wszystkim, które są potrzebne roślinom. No i teraz, bazując na tej wiedzy, ja mam taki pomysł stworzenia właśnie gospodarstwa rolnego, które byłoby ujemne emisyjnie, byłoby samowystarczalne i przede wszystkim dochodowe, bo jeżeli ono nie będzie dochodowe, to nie ma się sensu tym zajmować. No i widzę przede wszystkim
potrzeby wypracowania teraz skutecznych metod produkcji w takim systemie i rzecz, o której staram się mówić od jakiegoś czasu, to znaczy stworzenia nowego modelu ekonomicznego dla małego gospodarstwa rolnego, najlepiej rodzinnego, żeby to był pewien gotowiec, pewne know-how dla nowych ludzi, którzy by chcieli przychodzić do rolnictwa, a także dla rolników, którzy chcieliby w jakiś sposób wydajniejsze gospodarować, być może uciec troszeczkę od tego całego systemu, w który w tej chwili są uwikłani. No i teraz o samym gospodarstwie. To jest malutkie gospodarstwo. Ja mam w sumie 9,2 hektara, z czego tylko 1,5 hektara to są grunty rolne, reszta to jest las. Część tego lasu formalnie jest rolą cały czas, bo to 20 lat temu sam sadziłem, bo to była taka gleba piątej klasy. No i chciałbym go przywrócić do użytkowania rolnego, a konkretnie chciałbym tam zrobić pastwiska, a konkretnie to, o czym Robert mówił, taki system leśno-pastwiskowy, sylwopastoralny, czyli chciałbym tam zachować mikroklimat lasu, żeby paść tam zwierzęta, ale żeby mikroklimat lasu był zachowany. Jak to konkretnie zrobić, jeszcze nie wiem, prawdopodobnie wydnę polany w postaci takich pasów w poprzek kierunku presji wiatru. Teraz tak. A zaraz, bo to nie po kolei słucha te zdjęcia. O, dobrze, tu chciałem być. Więc tak, uprawa warzyw to jest dokładnie taki sam system jak u Radka. Żeśmy to, wydaje mi się, że od Richarda Perkinsa skopiowali obaj. Grządki są ściółkowane kompostem, przejścia z rębkami. Też niektórzy na to mówią uprawa biointensywna. W naszym klimacie ja jestem w stanie 4 plony z każdej grządki zebrać w jednym sezonie. No i najróżniejsze warzywa uprawiamy. Staram się, żeby ta różnorodność była jak największa. To jest nowa kwaterka pod pomidory, którą zrobiłem 2 tygodnie temu. Warzywa, staram się, żeby... Odsunąć się? Staram się, żeby jak największa różnorodność była tych warzyw. To jest pomidor sarnowski, którego staram się propagować. To dawna polska jest odmiana przetworowy. Pomidor suchy i słodki na przeciery. Jakieś kalafiory, brokuły, tak to rośnie. A znowu nie po kolei, nie to... No nic, nie? To jest gruszka bergamotka złocista, bo... Zaraz. Jeszcze będziemy... Co w głowie? Przepraszam. Bo tu mieliśmy drobny kłopot techniczny i mi się pomieszała kolejność tych zdjęć. Dobra. Więc tak, to dalej. Oprócz... Główny dochód to mamy z tych warzyw. Następny w kolejności jest gospodarka pastwiskowa. No i staram się, żeby wszystko było właśnie na pastwiskach zadrzewionych. Częściowo już mam posadzone, taki sad mam w luźnej rozstawie. I tam wypasane są kurczaki. I wszystkie drzewa szczepię sam sobie. Nie kupuję drzew, tylko to wszystko robię sam. To są owce świniarki. Taka dawna polska rasa. One nie są ani jakieś bardzo wydajne, mleka od nich nie ma, ale są bardzo odporne, bezobsługowe są. Bardzo łatwy jest rozród. Łatwe są w utrzymaniu. I one się pasą właśnie w tym sadzie moim. I teraz... To, co jeśli chodzi o zarządzanie pastwiskiem, to stosuje coś, co się nazywa mob grazing, albo inaczej holistic land management. Polega to na tym, to jest metoda zarządzania pastwiskiem, polegająca na tym, że się zwierzęta bardzo szybko przesuwa z kwatery na kwaterę. Wydziela im się dosyć nieduże kwatery, żeby one więcej zdeptały niż zjadły i przesuwa je się dalej. Najlepiej codziennie, albo nawet 2 razy na dobę. Dzięki temu następne pokolenie roślinności przerasta przez tą warstwę mulczu zbitego przez zwierzęta i przerasta warstwa próchnicza. Tam też tworzy się
warstwa izolacyjna. Gleba nigdy nie jest odkryta. Na łące takiej, którą się kosi, jak rozchylimy źdźbła trawy, to widzimy ziemię. Na pastwisku w ten sposób zarządzanym nigdy takiego miejsca nie znajdziemy. Tak jak na tym pierwszym slajdzie widzieliśmy, zawsze jest ta gruba warstwa darni. To oczywiście chroni przed parowaniem, ale też powierzchnia ziemi ma znacznie niższą temperaturę w upalne dni. Dobrze, już streszczam się, to tylko tak szybko przelecę do końca te zdjęcia. To są kurczaki, to już nie będę opowiadał o tym, bo to dokładnie są takie same klatki jak u Radka. To jest zdjęcie z jakiejś tam sprzedaży, moja córka trzyma burak liściowy w takich pęczkach, taki nam wyrósł w tej naszej uprawie biointensywnej. No i to jest ostatnie zdjęcie, którym tu miałem zakończyć, tam jeszcze miałem o czymś powiedzieć, ale to już w dyskusji. To jest malutka owieczka, która mi się wczoraj urodziła. Także to wczoraj zrobiliśmy. Bo się właśnie kocą. To... No i to na tyle. Dziękuję. Północne Mazurze! Słuchajcie, tak jak wcześniej powiedziałem, bez dalszych jakichś dodatkowych informacji z mojej strony, ja bym przekazał głos wam na pytania właśnie. Tu jest ze strony Kasi pytanie. Dziękuję. Ja zadam pytanie doktorowi Robertowi Borkowi. Kryzys klimatyczno-przyrodniczy. U nas rośnie areał upraw ozimych rzepaku, wysokoenergetycznej rośliny, o której wiemy, że większość z niej jest wykorzystywana na produkcję biopaliw, zresztą nie jest przetwarzana w Polsce. I kiedy myślałam bardzo wiele o cenie produkcji rzepaku, szczególnie w warunkach, które się bardzo pogarszają, o tym, że mamy teraz dopuszczenie w Polsce toksycznych dla zapylaczy substancji, zaczęłam się zastanawiać, czy my w Polsce z naszymi klasami gleb, z naszymi nadal skromnymi zasobami wody i z nie najlepszymi warunkami. Czy my powinniśmy sobie przygotować, nie wiem jak to nazwać, atlas roślin, których chcemy, umówić się i nie proponuję centralnego tutaj zarządzania, ale zastanawiam się, czy mamy przestrzeń na to, żeby naszą wodę i naszą glebę wykorzystywać na przykład do upraw, które są takimi uprawami, które tradycyjnie u nas się nie chowały, kukurydza, rzepak i tak dalej, są wykorzystywane w związku ze zmianą całego modelu produkcji żywności. Czy coś takiego w Polsce powinno się pojawić? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym tutaj mówił raczej o pewnym kompleksowym spojrzeniu i na ten kompleksowy jakieś spojrzenie są pewne rekomendacje, czyli to, co zresztą jest w polityce we wspólnej polityce rolnej od pewnego czasu podkreślane, czyli właśnie zróżnicowanie upraw w płodozmianie. Ja bym nawet powiedział zróżnicowanie upraw na poziomie gospodarstwa czy krajobrazu. Jeśli chodzi o same rośliny, to są, podlegają, uprawa ich podlega jakby dwóm czynnikom. No jeden to jest czynnik rynkowy, to co jakby teraz, jaka jest presja na rynku, czy produkcja biopaliw rzeczywiście jest ekologiczna, czy niskoemisyjna, to rzeczywiście jest kwestia wątpliwa. Przynajmniej tych biopaliw pierwszej, drugiej generacji, co innego jakby to były biopaliwa trzeciej generacji. Na ten temat już wiele napisano. Także to jest sprawa jakby tutaj rynku, która wpływa na politykę państwa. Jeśli chodzi o uprawę kukurydzy czy innych roślin, na pewno zmiany klimatu przyczyniają się do tego, że będzie się ich coraz więcej pojawiać i areał kukurydzy na pewno wzrośnie. Więc tutaj jest, ciągle pozostaje, no tutaj będzie na pewno pozostanie główną jakby rośliną tutaj w tym momencie paszową dla pewnego rodzaju zwierząt. I no, jeśli mówić o jakichś rekomendacjach, to ja bym po prostu powiedział o rekomendacjach kompleksowych, a trudno tu wyrokować, które gatunki powinny być jakby uprawiane, a nie uprawiane. No bardziej chodzi o sposób zarządzania gleby i sposób zarządzania przestrzenią rolniczą. To takie ogólne jakieś odpowiedź, jaką mógłbym udzielić, bo
bo ciężko mi tu rzeczywiście sprecyzować, jakie powinny być rekomendacje w tym kierunku. Myślę, że wspólna polityka rolna i wspólny głos właśnie wszystkich powinien na to odpowiedzieć. Także dziękuję za pytanie. Już sekundę, ja tylko doprecyzuję, bo ja rozumiem twoje pytanie, Kasiu, w tym kontekście, że upraszczając trochę, wskazujesz na to, że te gatunki zbóż, o których powiedziałaś, one nie są, można powiedzieć, nie były tak rozprzestrzenione kiedyś i być może nie są tak konieczne, żeby były rozprzestrzenione w przeszłości. Tak, generalnie tak? Zamieniliśmy rolnictwo także globalnie. Bardzo, rozumiem. Okay. Inwestujemy w produkcję pasz. Tak. Wiemy o tym, że 80% naszej ziemi rolniczej na świecie jest wykorzystywane pod produkcję pasz. My to też robimy. Okay. Produkujemy nie tylko żywność, ale produkujemy także właśnie komponenty. I czy na to stać? Bo tak naprawdę to, co my teraz robimy, na przykład produkując duże ilości rzepaku, to nie dość, że wprowadzamy bardzo wiele pestycydów, które zostały zakazane w całej Unii, ale to, co jeszcze robimy, to tak naprawdę eksportujemy naszą wodę w postaci tych roślin gdzie indziej. I czy my możemy sobie na to pozwolić? Tylko, żeby podsumować ten wątek, tutaj jakby jest jedno założenie, które czynimy po prostu w tej sytuacji, że potrzebujemy takiej ilości tychże zbóż, jak na przykład kukurydza, który może jeszcze przez krótki okres przynajmniej rosnąć, ze względu na to, że są potrzebne pasze. Gdybyśmy na przykład więcej produkcji, nawet zwierzęce, przestawili na pastwiskową, to wtedy ta sytuacja mogłaby się zmienić. Justyna była kolejna, tak? Kto? Tutaj, Ewa. Ja mam też pytanie do Roberta Borka. Byłam świadkiem, jak no świętej pamięci minister Szyszko podpisał inicjatywę w Paryżu. Inicjatywę 4 na 1000. To jest inicjatywa, która ma służyć, którą wymyślili Francuzi, która ma służyć podnoszeniu o 4 promile rocznie żyzności gleb. I od tamtej pory w 12 krajach toczą się badania naukowe i praktyczne sprawdzanie razem z rolnikami i w jaki sposób można by to robić. Bo idea jest taka, że poprawiając właśnie, zwiększając żywność gleb, pochłonimy pewną znaczącą część emisji poprzez gleby. Więc to zostało podpisane przez Polskę, ale ja od tamtej pory nie mam żadnej wiedzy, żeby w Polsce ta inicjatywa trwała i żeby coś się w niej działo. Oto jest moje pytanie. Dziękuję. Rzeczywiście ja mam styczność od dłuższego czasu z departamentami w Ministerstwie Rolnictwa, które zajmują się też polityką klimatyczną w rolnictwie. I tutaj mogę no, wyraźnie powiedzieć, o ile mi wiadomo, że ta inicjatywa jest poważnie rozważana przez nasze ministerstwo. I od pewnego czasu jakby jest podstawą programowania właśnie w kontekście tej nowej polityki rolnej. To na pewno jest podstawowy jakby dokument, który się uwzględnia, jeśli chodzi o uprawy i hodowlę w kontekście polityki klimatycznej, tych wszystkich celów, które powinniśmy, czy rolnictwo polskie powinno się z tego wywiązać. Także tu mogę powiedzieć, że to po prostu jest na pewno używane czy w jakiś sposób do planowania polityki rolnej. Natomiast jak to będzie w efekcie, no to nie wiem. Pewna osoba? Z tym, okej. To ja jeszcze w kolejności do doktora Borka mam pytanie. Właściwie mam dwa. Jedno mam takie szybkie zapytania, czy ministerstwo idzie w kierunku bez orki, z użyciem jednak herbicydów do korzenia, bo mamy takie sygnały, że były realizowane projekty i to na dużych powierzchniach, na przykład w Bieszczadach, 600 hektarów ogłoszone jako sukces bez orki, ale właśnie z podawaniem środków ochrony roślin korzeniowo, wątpliwy efekt ekologiczny. I drugie pytanie mam takie bardzo, bardzo dziwne. Czy były robione jakiekolwiek kalkulacje, biorąc na przykład pod uwagę, że wiemy, że mamy gdzieś około 11 milionów w tej chwili sztuk trzody chlewnej, one wszystkie są w zamknięciu z uwagi na SF, ale też powszechnie jest wiadomo, że jeżeli zwierzęta wychodzą na zewnątrz, to momentalnie im się podnosi, budują po prostu swoją odporność. Więc czy w którymkolwiek momencie pokuszono się o taką kalkulację, biorąc pod uwagę liczebność zwierząt, takich jak na przykład właśnie świnie, ile moglibyśmy sztuk spokojnie wprowadzić z powrotem na przykład w takie systemy rolno-drzewne, albo w ogóle w takie, no po prostu tak, żeby te zwierzęta żyły na świeżym powietrzu. I ja wiem, że to jest bardzo dziwne pytanie, ale czy ktokolwiek pomyślał o tym,
żeby jakby biorąc to wszystko pod uwagę, przeliczyć możliwość liczby akurat tych zwierząt w połączeniu z takimi systemami rolnymi, jakimi właśnie dzisiaj rozmawiamy. Dziękuję. Dziękuję. Ciekawe pytania. Na pierwsze pytanie też trudno mi odpowiedzieć, bo nie znam tego przykładu z Bieszczadów, szczerze mówiąc. Nie wiem o jakim kontekście tutaj uprawy, o jakim kontekście uprawy chodzi. Jeśli chodzi o uprawę bezorkową, to zdecydowanie jest to w tym momencie przez powiedzmy innowacyjnych, konwencjonalnych rolników podstawowa metoda zwiększania efektywności, opłacalności produkcji i też zmniejsza się, prawda, ten ślad węglowy. Więc to są takie czynniki, które jakby wzbudzają powszechne zainteresowanie rolników tą metodą. I wiem, że tworzy się coraz więcej inicjatyw, niedawno powstał jakieś centrum i uprawy pasowej nawet, także tych inicjatyw jest coraz więcej. Niewątpliwie w opinii naukowców dla konwencjonalnego gospodarstwa jest to bardzo dobry kierunek. Jeśli chodzi o pytanie o świnie, tak? O świnie rolno-pastwiskowych. Ja pracuję w instytucie, szczerze mówiąc, który zajmuje się produkcją roślinną i nie orientuję się aż, jeśli chodzi jaka jest struktura tej produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w kontekście scenariuszy jakichś, które może moglibyśmy założyć. Niewątpliwie takie pytania i mi się w głowie pojawiały, tak, ile moglibyśmy, bo to jeśli zajmuję się agrolistą od pewnego czasu, toż mam w głowie wyobraźni mojej te hektary, tak, wypasane w sposób leśno-pastwiskowy. No to jest na pewno warte rozważenia, jeśli będę jakiś projekt przygotowywał, ten scenariusz na pewno wezmę to pod uwagę. Dziękuję. To następny jest tutaj Małokasz już mikrofon i potem przekaż tutaj panu jest sam. Ja też przy okazji odpowiem na to pytanie, które dotyczyło tych świń i nie tylko. Pierwsza kwestia, pytanie do Radka. Jesteś młodym człowiekiem, młodym rolnikiem, wystartowałeś bardzo niedawno z wprowadzeniem tych wszystkich technik agroleśnych i związanych z rolnictwem regeneratywnym u siebie w gospodarstwie. Czy widzisz pośród swoich rówieśników, którzy gdzieś tam mają może w planach albo myśleli o tym, żeby się zająć rolnictwem, czy widzisz zainteresowanie z ich strony tymi właśnie rozwiązaniami, które ty promujesz? Dobre pytanie. Ja generalnie studiuję już, w zasadzie kończę studia na inżynierii rolno-spożywczej i leśnej właśnie w Białymstoku na Politechnice. W związku z czym mam dużo znajomych zainteresowanych, jakby nie było, rolnictwem. Większość z nich to są osoby, których rodzice prowadzą gospodarstwa rolne. I ich przywiązanie do tego konwencjonalnego sposobu uprawy czy też chowu jest bardzo silne. I wiele z moich pomysłów czy moich praktyk traktuję trochę prześmiewczo, trochę niekoniecznie poważnie. Natomiast ich podejście do tego, myślę, że na przestrzeni powiedzmy tych 2 lat, od kiedy ja zacząłem to robić i się już z nimi znałem, oni widząc to, jak prężnie na przykład działamy na Facebooku, jak działam na YouTubie też ze swoim kanałem, widząc, że to rzeczywiście się rozwija, myślę, że trochę gdzieś tam wewnątrz, na osobności, jak na przykład z jedną osobą rozmawiam, to już nie są tacy bardzo prześmieszni, tacy śmieszni i trochę jednak coś ich intryguje w tym mimo wszystko, no ale generalnie jest to traktowane, przynajmniej ja to tak odbieram, trochę niepoważnie, trochę niektórzy zarzucają, że to jest jakaś średniowiecze utrzymywanie kurczaków w klatkach na przykład, czy tego typu rzeczy. Także myślę, że jest co robić w tym aspekcie. Dzięki. Jeszcze chciałem tylko odpowiedzieć na to pytanie a propos jakby hodowli wieprzowiny. Ile możemy tych świń teoretycznie wypuścić na pastwiska? Otóż jeżeli chodzi o tereny Polski, nie ma takich badań. Nie były prowadzone też tego typu rozważania z prostego względu. Ze względu na bioasekurację nie możemy wypuścić, my jako rolnicy nie możemy wypuścić świń na pastwisko. Tak, tego typu badania prowadził profesor Alan Seybury, niestety nie u nas w Polsce, tylko tam, gdzie działa, czyli w Afryce.
Jego badania dotyczące holistycznego wypasu zwierząt na terenach pustynnych i półpustynnych wykazały, że możemy 7-krotnie zwiększyć pogłowie bydła oraz trzody chlewnej w systemach agroleśnych i sylwopastoralnych w odniesieniu do oczywiście badań prowadzonych w nieco innym klimacie. To, nad czym teraz my mamy nadzieję pracować we współpracy tutaj z Instytutem Spuław i kilkoma jeszcze innymi organizacjami pozarządowymi oraz rolnikami, którzy właśnie tak jak Radek czy Grzegorz zajmują się testowaniem tak naprawdę tych technik agroleśnych i technik związanych z rolnictwem regeneratywnym u siebie. W naszych polskich warunkach, na naszej polskiej glebie, w kontekście zmian klimatycznych, jakich doświadczamy. No między innymi liczymy na to, że ta współpraca z instytucjami naukowymi da odpowiedź bardzo szczegółową, ile tak naprawdę będziemy w stanie żywności w tych systemach wytworzyć u nas. Dziękuję bardzo. Następna osoba. Ja bym się tak zapytać o sprawy jakby, czy zasadnicze, czy główne, bo tutaj były sprawy takie szczegółowe, jak co możemy, jak rolnicy praktycznie w poszczególnych przypadkach, co robią, żeby w sposób taki ekologiczny prowadzić gospodarstwa. Ale to mnie bardziej całościowo, to znaczy tak, jak się historycznie ta ekologia zmieniała, na przykład w Polsce czy w Europie, czy to się, tak jak na giełdzie mamy jakieś trendy, czy to spodziewamy się, że to będzie szło w górę, jeśli chodzi o obszary, jeśli chodzi o dochodowość, to będzie dobry przykład dla innych, żeby też w to szli. Teraz same wymagania ekologiczne, co właściwie, czy ona, ta ekologia, na przykład przed 30 laty, wymagania, żeby to było coś ekologiczne, uznane za ekologiczne, czy to się zmieniło coś w tym, czy tylko jest cały czas na tym samym poziomie wymagań. I teraz i produkty finalne, czy one się różnią praktycznie, bo ja spotykam się z ludnością, z ludźmi również, którzy nie mają takiej wiedzy teoretycznej czy ogólnej, to oni jakoś nie wierzą w to, że te produkty, które tam są na rynku do kupienia ekologiczne i publiczne, one nie wierzą, że one się specjalnie różnią. Dobrze. Ja teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, ja myślę, że główna różnica, o tym starał się powiedzieć Grzegorz. Ja tobie, Grzegorzu, też dam głos, żeby spróbował odpowiedzieć na pytanie pana. Ale chcę przypomnieć, żeby o tym, co powiedział Grzegorz. W odróżnieniu od większości modelu rolnictwa, rolnictwo, które wychodzi nawet poza rolnictwo ekologiczne, w kierunku właśnie regeneratywnym, patrzy na tego typu rzeczy, jak wygląda życie w glebie, jak wyglądają stosunki wodne. I ambicją tego typu rolnictwa nie jest utrzymywanie pewnego status quo, jeśli chodzi, czy też tak zwanego zrównoważonego modelu, tylko właśnie regeneracji. To jest ta fundamentalna różnica, która odróżnia te nowe podejście. Grzegorz, jak ty myślisz, czy a propos tego pytania ze strony pana, trendy, czy ty myślisz, że będziesz, że tak powiem, i ty również, Radku, możesz się zastanowić, że będziecie jednak walić głową w mur i będziecie nadal wyśmiewani, czy też to może się szybko zmienić? Jaka jest wasza perspektywa na następnych kilku lat? No na pewno czeka nas trochę walenia głową w mur, to na pewno, ale ja jestem optymistą, jestem w dobrej myśli. Jest cała masa przesłanek płynących z różnych stron ku temu, że jednak świadomość tu dzisiaj bardzo, bardzo zmienia. Chociażby ostatnie badania były sondaże prowadzone na temat preferencji polskich konsumentów i jednak to się bardzo zmieniło. Na pierwszym miejscu jest jednak jakość. Biedronka robiła swoje badania, żeby sprawdzić, co im się lepiej sprzedaje. I na przykład jak mają tego kurczaka zagrodowego, który jest tam o wiele droższy od reszty, to jest tak, że przyjeżdża do Biedronki partia kurczaka zagrodowego i on znika w przeciągu godziny. A tych takich zwykłych mało kto kupuje. To są pewne trendy. Te sondaże pokazują trendy. I pytanie, pan się pytał, co dla takiego człowieka, który nie ma wiedzy na temat ekologii, funkcjonowania ekosystemów, czy też na temat rolnictwa, co może wyróżnić ten lepszy produkt? Smak. Po prostu.
Ja bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, o których wiem, że nie są zainteresowani ekologią, nie są zainteresowani rolnictwem regeneratywnym, ratowaniem planety i tak dalej, to mówię im po prostu spróbuj, zobacz jaka jest różnica. Weź kup pomidora ze sklepu, a ugryź tego. Różnica jest tak ogromna we wszystkim. Każda jedna rzecz wyhodowana w żywej glebie, zasobnej, kiedy ten owoc czy warzywo jest dokarmione, dożywione przez ekosystem glebowy, wyrosło na słońcu, a nie w warunkach kontrolowanych. Rosło może trochę dłużej, ale to też niekoniecznie, bo to w uprawie biointensywnej bardzo szybko te rośliny rosną. Różnice są ogromne. Nie mówię już o mięsie. To jest w ogóle, bo mięso, które my mamy w sklepach, jest tak fatalnej jakości, że w ogóle to powinno się, każdy powinien, wegetarianin, niewegetarianin, każdy powinien to omijać szerokim łukiem. Także myślę, że to jest podstawowe kryterium, o którym też trzeba mówić. Następne pytanie. Proszę bardzo, przekażmy może do tyłu właśnie mikrofon. Niestety albo... mikrofon jeszcze jest z przodu. Ja tak? Trzymam, ale... A, Aga chwyciła, dobra, to potem Aga, czekasz dalej. Do tyłu, ja dajmy im szansę. Prośbę do Grzegorza i Radka, żebyście coś jeszcze więcej opowiedzieli o tym holistycznym zarządzaniu pastwiskami, ponieważ u nas w Polsce właściwie to jest mało znane, żebyście powiedzieli skąd to się wzięło, bo między innymi jest przecież ten wątek obserwacji też w jaki sposób żyją stada dzikich zwierząt. Po prostu opowiedzcie coś o tym, żeby też wiedza o tym się szerzyła. Okay. To jest, Radku, to jest bardzo ważne w kontekście tego, co tutaj ktoś wspomniał właśnie, jak tłumaczyliście chyba more grazing. Dlaczego tak szybko trzeba przerzucać te zwierzęta z kwatery na kwaterę? Może to podstawową informację? Dokładnie. Tego to Agnieszka powiedziała. W sumie wzorzec tego czerpiemy i osoba, która pierwsza jakby zaczęła to widzieć, zaczerpnęła z natury tak naprawdę z tych wielkich stad, powiedzmy jakiś antylop czy bizonów, po prostu przeżuwaczy dziko żyjących, które zbijają się w dość ciasne stada, jakby nie było, w celu oczywiście bezpieczeństwa swojego, żeby drapieżnikom nie było tak łatwo ich chwycić. No i te zwierzęta zbijając się przemierzały po prostu prerie, pastwiska dzikie i w taki sposób między innymi powstawały najbardziej żyzne tereny, jakie mamy na ziemi tak naprawdę. Do tego można też włączyć to, że ptaki często towarzyszyły na przykład takiemu wypasowi. Tam też po przejściu owiec przechodzą kury na przykład w takim systemie. A to tak w praktyce już polega na tym, że tak jak Grzegorz powiedział, zwierzętom dajemy bardzo, można powiedzieć, niedużą kwaterę na jeden dzień czy na 12 godzin. Na tyle dużo oczywiście, żeby mogły w obfitości się najeść z tego pastwiska, które mają na jeden dzień. Natomiast chodzi o to, żeby one oprócz zjedzenia tego, dużą część, nawet 50-60% z tego, co tam jest, niektórzy nawet 70% zostawiają, chodzi o to, żeby one te zwierzęta zdeptały, te przeżuwacze, żeby zdeptały tą roślinność, po to, żeby utworzyć tą matę właśnie, o której mówił Grzegorz, która nie dość, że jest ściółką, która chroni, to też pomału zaczyna się rozkładać, chroni też życie glebowe, daje niższą temperaturę glebie, te drzewnice chętniej tam przebywają w takiej glebie. Także to jest to. Też słyszałem o takiej teorii, że na jedno zdeptane, to Greg Judy, tak. Na jedno zdeptane źdźbło trawy, nie zjedzone, tylko zdeptane, wyrastają dwa nowe. Także to też poprawia samą rudę. To jest inwestycja, nie? Bo właśnie, ja jak wypasałem tak owce na przykład w tamtym roku jesienią na pastwisku, to sąsiad rolnik przychodzi, łapał się za głowę, co ty robisz, czemu marnujesz tyle trawy, przecież tu mogłyby jeszcze parę dni chodzić na tej trawie, zobacz co tu się robi, to zgnije ci to wszystko, to nic nie będzie rosło. I ja wypasałem dzięki temu do stycznia tak naprawdę zwierzęta, a on od listopada już trzymał w zamknięciu swoje krowy. Natomiast istotne jest właśnie podejście do tego, żeby coś zostawało na tym pastwisku. Mam takie przekonanie, widzę to, jak rolnicy zarządzają pastwiskami, to jest wypuszczenie zwierząt, niech sobie chodzą na dowolnym terenie i powrót ewentualnie na koniec sezonu, jeśli mówimy o nocowaniu. Na Krzysztofa Kolumba. Tak? Dokładnie, na Krzysztofa Kolumba. Wypuszczasz na wiosnę krowę i odkrywasz jesienią. I to pastwisko jest zjedzone do ziemi tak naprawdę, ta trawa nigdy nie ma czasu się zregenerować, a w takim systemie, kiedy mamy pastwisko podzielone, to nie muszą być stałe kwatery. Są do tego technologie naprawdę niezbyt drogie i można to zrobić w dość, moim zdaniem, tani sposób.
Są technologie, które pozwalają podzielić dane pastwisko, powiedzmy mamy ileś tam hektarów pastwiska. Ogradzamy na jeden dzień i dzień następny na przykład takie owce i po prostu one przechodzą z jednej kwatery do drugiej. I ta kwatera, która już nie była użytkowana, staje się kwaterą następną. I nie trzeba mieć tego ogrodzenia nie wiadomo jak dużo, żeby to się sprawdzało. I dzięki temu ta kwatera, na której były wcześniej owce, bardzo, bardzo długo może odpoczywać i naprawdę ta trawa jest w stanie się zregenerować bardzo mocno. Jeszcze chciałem coś dodać. Ja tylko chcę dodać, z badań naukowych, które są przedstawione też w pewnych źródłach, wynika, że rzeczywiście zarówno plon biomasy, jak i jakość tej zielonki się zwiększa. No i więcej jest mikroelementów dla zwierząt. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, proszę. Mam mikrofon. Ach, to patro, to bro. Jestem jako ogrodnik pod wielkim wrażeniem slajdów z waszych upraw. Naprawdę super. A państwa uwagę chciałam zwrócić na to, jak wielką rolę mają w tym systemie zwierzęta. Po prostu bez zwierząt to nie byłoby możliwe. Prawdopodobnie. Natomiast mam do panów dwa pytania. Jedno pytanie do panów i drugie do pana doktora. Jak sobie dajecie radę z chwastami głęboko korzeniącymi się, zwłaszcza w uprawach roślin głęboko korzeniących się, jak na przykład warzywa korzeniowe typu marchew, tak? A i do pana doktora, czy Instytut myśli o tym, żeby rolnikom w tym pomóc, żeby mnie nie kojarzyła się uprawa bezorkowa jako uprawa zbóż wypryskanych po zbiorze glifosatem? Który z panów chciałby spróbować? Jeśli chodzi o te chwasty, moim zdaniem dobrą walką z chwastami, taką najmniej wymagającą czasu, jeśli mówimy oczywiście o takim areale, na którym my gospodarzymy, to jest po prostu późno jesienne wyściółkowanie na przykład folią na jakiś czas tego terenu, gdzie ten problem jest bardzo nasilony na przykład. Te chwasty są generalnie wytłumione dość przez to, także... A ja mam pytanie, czy macie jakieś doświadczenia własne, jeśli chodzi o uprawy okrywowe w kontekście właśnie walki z chwastem? Bo ja znam tylko, że tak powiem, bardzo pozytywne relacje ze strony właśnie hodowców, farmerów amerykańskich, którzy właśnie mówią o tym, że oni rozwiązali ten problem, nie musząc używać herbicydów przez właśnie uprawy okrywowe. Czy macie jakieś doświadczenia z tym? To ja może powiem, bo... Ja mam takie perzowisko u siebie, że jeżeli ja sobie z tym poradzę, to sobie każdy poradzi. W warunkach najbardziej drastycznych, kiedy w mojej ocenie to pesz i powój polny są takimi dwiema roślinami, które są najbardziej żywotne. Jeżeli mamy tego dużo, to znaczy na przykład występują one łanowo, no to ja stosuję taką metodę, że rozkładam folię do kiszonek. Gruba folia, która jest... zrobiona tak, że ona jest dosyć odporna na promieniowanie UV i ona leży cały sezon białym do góry. To nie chodzi o to, żeby tam było gorąco pod spodem, tylko chodzi o odcięcie światła. Ja ją zostawiam na cały sezon. Rozkładam w zimę albo na jesieni i leży całe następne lato. I jeszcze pod to rzucam troszeczkę obornika, a jest też prostsza metoda, rozłożyć ją na miejscu, gdzie były przedtem jakieś zwierzęta. Teraz na przykład taka kwaterka mi się robi pod ziemniaki. Na jesieni tam trzymałem gęsi i one zostawiły dużo nawozu. Gęsi poszły do zamrażarki, a na to miejsce rozłożyłem właśnie taką plandekę. No i po kilku miesiącach zostaje po prostu goła ziemia. Tam nie ma roślinności pod spodem, za to kwitnie życie glebowe. I ten nawóz, który tam leży, zostaje przez rzeczownicę wciągany w głąb profilu. One to robią bardzo skutecznie. I piękna, miękka, spulchniona ziemia. Nie trzeba jej niczym... nic z nią już robić, ręką można tak wygrzebać dołek, jak w cieście coś posadzić, posiać. I to jest dosyć skuteczna metoda. Minusem jej jest to, że tych folii nikt nie chce przyjmować potem. Ona starsza na parę lat, no ale jednak po tych paru latach drze się rozpada, po prostu już i z tym nie ma co robić, z tym odpadem. Także to nie jest na pewno jakieś ostateczne rozwiązanie, no ale póki co jest jakieś. Folia ekologiczne. Na przykład może. Krótka odpowiedź dla pani Doroty. Instytut myśli o współpracy i już zaczęliśmy współpracę z kolegami w zakresie rolnictwa regeneratywnego, planując badania i eksperymenty. Dziękuję. Ja mógłbym jeszcze? Tak. Bo tu cały czas się przewija temat tego, że uprawa bezorkowa, oczywiście nie mówię już o tej skali ogrodowej naszej na przykład, tylko o skali większej uprawy zbóż bezorkowej, cały czas się przewija temat, że to się wiąże z
większą ilością zużytych herbicydów. Otóż no, ja się z tym nie mogę zgodzić generalnie. Są gospodarstwa na przykład w Stanach Zjednoczonych, na przykład taki pan Gabe Brown, który uprawia w siewie bezpośrednim, czyli bez żadnej ingerencji mechanicznej w ziemię. On uprawia zboża, uprawia roślinność okrywową, wypasa na tym też krowy i mówił, że ma takie pola, na których w 6-7 lat, które nie widziały herbicydu. Oczywiście to nie jest, że w 100% nie używa tych herbicydów, bo co jakiś czas jakiś taki problem się nasili przy tego typu uprawie. Natomiast naprawdę stosując pewne istotne rzeczy, roślinność okrywową, integrację zwierząt w to, można to bardzo mocno ograniczyć moim zdaniem. I jeszcze, to może ja dodam, no i jeszcze konieczne tu jest odejście od monokultur, bo świat posiada pewną inercję, pewną bezwładność i sam po prostu dąży w jakimś tam kierunku. I w przyrodzie nie występuje coś takiego jak monokultura. I to, że się pojawiają chwasty nam w uprawach, to jest wynik tego, że my usiłujemy na siłę utrzymać tam tylko jedną roślinę, jeden gatunek. Jeżeli od razu posiejemy 5, to będziemy mieli znacznie mniejszą presję tego chwasta. Albo chociaż 2. I też wspomniany Gabe Brown mówi, że on ma taką jedną uprawę, on mówi, że to jest dla niego no-brainer. I podstawowy jego dochodowy, taki cash crop, sieje zboże o zimę, chyba pszenżyto, to jest konkretnie zwykłą kosmatą. I żyto jest jako, pszenżyto jest jako podpora, wyka kosmata jest roślinną wiotką, trochę się opiera na tym pszenżycie. Ona wiąże też azot. Sprawdzałem, w Polsce można taką mieszankę siewną też kupić. Są specjalne maszyny potem do segregowania plonu po zbiorze. To jest dosyć proste do zrobienia i bardzo prosta metoda skutkuje nam tym, że ta presja chwasta jest znacznie, znacznie mniejsza. Kolejne pytanie. Ja tutaj mam mikrofon. Ja mam takie pytanie bardziej na temat przyszłości. Czy wśród rolników istnieje taki temat, rozmawia się na ten temat i czy istnieje taki temat w naszych ośrodkach doradczych i badawczych na temat tworzenia jakichś takich strategii rozwojowych czy strategii prewencyjnych w odniesieniu do zmian klimatu i do tego, jak ten klimat będzie w Polsce wyglądał. Na przykład, jeżeli są jakieś, są modele, które zakładają, że w ciągu następnych 50-70 lat w Polsce liczba dni o ujemnej temperaturze spadnie do około 3, a wiemy, że takie nasze rośliny, które teraz hodujemy w dużej mierze wymagają tego procesu wernalizacji czy jaryzacji, to jak się możemy na to przygotować? Czy są stworzone takie strategie, czy to będzie i jak one będą wyglądały? Czy to będzie przeniesienie się na jakieś inne gatunki roślin, czy sięgnięcie po jakieś tradycyjne odmiany, które są bardziej odporne na takie zjawiska, czy może coś innego, czy właśnie to by były jakieś strategie takie polegające na zabiegach. Dziękuję bardzo za pytanie i skierowane do Was, rolnicy. Ja mam jakby jeszcze jeden krok wstecz bym zrobił. Mianowicie bym zapytał Was, czy w ogóle temat zmian klimatu i tego, co jest z tym związane, jest tematem, który widzicie, że wśród Waszych rówieśników albo innych rolników w Waszej okolicy zaczyna się jednak coraz bardziej rozkręcać i rozwijać. Czy widzicie to, czy też nie? Ja nie widzę. A ja za to też nie widzę. Ja chciałem powiedzieć tej przyszłości. W przyszłości widzimy, prowadzimy, mamy modele, wiele takich modeli, scenariuszy analiz klimatycznych. To jest temat rzeka. No i myślę, że moglibyśmy zorganizować następne seminarium. Jesteśmy gotowi, żeby przyjechać do Instytutu i na ten temat opowiedzieć. A pytanie mam, dziękuję bardzo. Pytanie mam doprecyzowujące do Was, czy mówicie, że nie widzicie, a jak to wygląda w kwestii wody i suszy? Czy to jest temat, który ludzie zaczynają, rolnicy, traktować jako coś, co będzie dla nich wyzwaniem, czy też nie? Oczywiście jakby problem suszy dostrzegają bardzo wyraźnie rolnicy, tylko jakby nie zastanawiają się nad tym, jak to zmienić. To znaczy, żeby zmienić swoje myślenie i nie wiem,
nie czekać z założonymi rękami, że ten deszczu tego deszczu będzie więcej po prostu następnego roku, tylko zacząć zmieniać myślenie w tym kierunku, żeby przyjmować takie działania w stosunku do gleby, które sprawią, że ten deszcz, jaki by nie był, nawet ten bardzo nieduża jego ilość, żeby ten deszcz zatrzymać w tej glebie, żeby on rzeczywiście, ta woda mogła tą glebę zinfiltrować w odpowiedni sposób i żeby ona, ta gleba, ta woda w glebie została. Jeśli chodzi o problem suszy, no to jest tylko narzekanie, że to rolnictwo tak naprawdę przestaje być opłacalne i tylko wkładasz więcej niż wyjmujesz, albo wyjmujesz niewiele więcej tak naprawdę niż wkładasz. Nie widzę, przynajmniej ja, jakichś takich działań konkretnych i przemyśleń w tym kierunku rolników w większości. No, moje obserwacje są bardzo podobne i to jest szerszy problem. To nie jest problem tylko rolników, tylko w ogóle nas, ludzi i całych społeczeństw. To jest problem przejścia z postawy biernej do postawy czynnej i decyzji, czy chcemy być ofiarami okoliczności, czy chcemy jakoś, że się tak wyrażę, podnieść gardę i trochę powalczyć, coś zrobić. Ja na przykład zdecydowałem, że chciałbym coś robić. Ale tak jak obserwuję moich sąsiadów, no to oni są ofiarami okoliczności. Oni narzekają na to, że jest susza, że jest teraz gorzej, ale a może w tym roku jednak trochę popada. I tak naprawdę nie robią nic. Też nie mają wiedzy. Rolnicy nie mają wiedzy, znaczy nie tylko rolnicy, generalnie społeczeństwa. Nie mają tej wiedzy, świadomości, że można coś zrobić, że są jakieś skuteczne metody, że można, znaczy ta wiedza powolutku przesiąka, bo generalnie ona jest wiele różnych, przez różnych naukowców z różnych stron świata, różnych metod zostało trochę wypracowanych. Australijczycy, którzy mają bardzo ciężką sytuację, oni bardzo się nie pracują naukowo nad różnymi rozwiązaniami i sporo mają już różnych wypracowanych. Natomiast jakoś bardzo powoli to przesiąka do opinii ludzi. Jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego jestem też takim orędownikiem tej gospodarki pastwiskowej. Bo na przykład jeszcze taki, ona ma wiele różnych ukrytych benefitów tego jest. Na przykład, o czym mało ludzi wie, w momencie, kiedy zwierzęta są utrzymywane na pastwisku, na skutek parowania wilgoci z gleby są porywane również bakterie, które bytują tam w dużej ilości, w tej takiej zbitej mierzwie. One są po prostu przez prądy podnoszące wraz z parowaniem z cząsteczkami wody podnoszone i trafiają do chmur. A bakterie są najlepszymi jądrami kondensacji, jakie w ogóle istnieją. Więc zwierzęta przebywające na pastwiskach powodują, że ten deszcz pada. Od kiedy się tego dowiedziałem, zacząłem obserwować pogodę, jak to jest. Jest cała masa takich dni w roku, kiedy jest zachmurzenie. Cała nasza zima. Od nie wiem, teraz coś tam czasami popaduje, powiedzmy, ale przez 2 czy 3 tygodnie tylko czasami się trafia jakaś lekka mrzawka, a cały czas są chmury. Tylko nie pada. A mogłoby z tych chmur padać. Pada nad oceanami, a nie pada nad lądami. Okej, dziękuję bardzo. I następne pytanie. Tutaj ja mam mikrofon. Chciałam zadać takie pytanie o praktyki rolnicze, bo mówimy o tym, że chcemy promować uprawę bezorkową, chcemy promować rolnictwo ekologiczne, ale w pewnym sensie tutaj jest, ja widzę taką trudność w połączeniu tych dwóch sposobów produkcji, ponieważ uprawa bezorkowa zwiększa nam presję grzybów, utrudnia ich zwalczanie. Jaka jest skuteczność metod rolnictwa ekologicznego w walce z tymi grzybami i czy nie boimy się mykotoksyn w produktach rolnictwa ekologicznego? Czy chcecie spróbować? Kto mówi? Ja? Ja tylko mogę przypomnieć w takim razie jedną rzecz. Pojawiło się to nazwisko właśnie amerykańskiego farmera, rolnika i hodowcy Gabe Browna, który między innymi do tego się właśnie odnosi. On przez już chyba dekady właśnie testował w sytuacji właśnie uprawy bezorkowej uprawy okrywowe i również odnosi się do generalnie tego, że zdrowa gleba rozwiązuje nam problem oczywiście wynikający z potencjalnym mykotoksyn. Powiem z własnej obserwacji. To jest rzecz, którą z pewnym zdumieniem zaobserwowałem. Okazuje się, że rośliny rosnące w żywej glebie, które są naprawdę, naprawdę dobrze dokarmione, bo ten ekosystem glebowy jest bujny, to życie tam kipi i dokarmia nam nasze plony, takie rośliny radzą sobie z porażeniami.
do tego stopnia, że drzewo owocowe, które jest naprawdę, ma partnerów swoich glebowych w postaci grzybów i wszelkich mikroorganizmów, bakterii, jest się w stanie obronić przed mszycą, przed przędziorkiem. Naprawdę. To tak samo warzywa. Także to nie znam wyników badań na ten temat, ale dzielę się swoją własną obserwacją z własnego ogródka. Tu jest jeszcze jedna moja uwaga w tym kontekście. Jak widzicie sami, nasi rolnicy, ile każdy z nas, przypomnijcie, zajmuje się uprawą czy też hodowlą? 2 lata? Ty? Komercyjnie 2 lata, to teraz będzie 3. sezon, ale ogród warzywny to mam tak od 10, powiedzmy. Okay. W każdym razie na naszym terenie, naszych, że tak powiem, w naszych granicach, to wszystko są naprawdę nowe rzeczy. My jakby jesteśmy w sytuacji, w której testujemy większość rzeczy. Też Robert o tym mówił, że musimy brać, zwłaszcza w kontekście tego typu rolnictwa, nawet bardziej niż jakiegokolwiek innego, pod uwagę warunki no, maksymalnie lokalne, bo one się zmieniają z jednego locji, z jednego miejsca na drugie. W związku z tym mam nadzieję, że jakby jak spotkamy się tutaj na przykład za 10 lub za 20 lat, to będziemy mieli dużo więcej informacji z naszych terenów, z polskich terenów, żeby odpowiedzieć na tego typu pytania. To ja jeszcze chciałem właśnie coś na ten temat powiedzieć. Proszę? Ekologii. Minęło już 20 lat ekologii. Mhm. W tej historii można jakieś... Oczywiście, że cześć się nauczyliśmy. Znaczy to, co my uskuteczniamy, to rolnictwo regeneratywne, to nie do końca jest rolnictwo ekologiczne. To trochę są różne nurty, chociaż miejscami się jakoś tam pokrywają. A propos tego kontekstu chciałem powiedzieć, i jak jest ważny i jak kluczowy. Ja też wpadłem w taką pułapkę wielokrotnie, że próbowałem skopiować jakieś rozwiązanie, które któryś z mentorów w internecie znalezionych reklamował jako fantastyczną metodę na coś tam, że to nie działa. Czasami nie działa drastycznie, w ogóle nie działa. Dlatego, bo po prostu są specyficzne warunki danego miejsca. Myślę, że podstawą każdego gospodarowania na każdej ziemi jest obserwacja. Bardzo wnikliwa obserwacja tego swojego miejsca, począwszy od geologii, poprzez stosunki wodne, po wszystkie ekosystemowe uwarunkowania, presję wiatru, klimat, wilgotność, wszystko. Ja chciałem dodać, że zgadzam się z kolegą i rzeczywiście czasami w Polsce w ogóle występuje ogromna zmienność glebowa. Czasami co parę metrów gleba jest zupełnie różna. Na ciężkich, na lekkich glebach tak samo w całej Polsce. Dlatego musimy też moim zdaniem w pewien sposób monitorować tę sytuację i ją poprawiać perfekcyjnie. Wiem, że część osób nie jest przekonana do tych rozwiązań, ale informatyzacja jest też rozwiązaniem dla małych gospodarstw i też czy systemy nawadniania, odpowiednie oczywiście, takie efektywne, czy też systemy zarządzania komputerowego, decyzyjnego są bardzo istotne i o tym to jest przyszłość nasza i o tym też powinniśmy myśleć. Jeszcze przynajmniej jedno pytanie właśnie, mam nadzieję, że uda nam się, bo mamy potem jeszcze jedno. Ja też bym nie wiązała, zgodzę się z panami, nie wiązałabym uprawy bezorkowej z chorobami grzybowymi, nigdy o tym nie słyszałam. Uprawa bezorkowa trochę skutkuje problemami z zakwaszczeniem, ale żeby grzyby to pierwsze słyszałam. Badań jest multum, różne rzeczy wychodzą, ale tak naprawdę wieloletnie to obserwując, to dlaczego miałby powodować jakąś zwiększoną ekspansję chorób grzybowych? Natomiast ja w innej sprawie. Panowie, z taką pasją mówiliście, z tak porywająco o waszych działaniach, panowie, którzy gospodarują regeneratywnie, ale użyliście jednego terminu, który odebrałam jako zgrzyt. Gdyby powiedział to pan Borek, to bym rzekła, no okej, okay, używa żargonu takiego naukowego, bo zaraz zanim powiem, o jakie słowo mi chodzi, to chcę powiedzieć, że na SGGW, na Wydziale Rolnym na 3. piętrze wisi taki, czy wisiał, taki plakat, który się nazywał Zarządzanie glebą. I ja miałam taką chęć go zerwać, tylko bałam się, bo tam są kamery. Myślę, no wezwą mnie przed oblicze rektora i jeszcze otrzymam dyscyplinarną jakąś uwagę za wandalizm. Ale przechodziłam po straszny termin. Zarządzanie glebą, a panowie użyliście terminu
zarządzanie jakimiś uprawami. Błagam, mówcie o gospodarowaniu. Robicie to z taką miłością, z takim uczuciem. Jest gospodarowanie. To gospodarowanie oznacza, że coś takiego trochę równy, nie, najlepszy między pierwszy z równych. Natomiast zarządzanie to jest pewne takie inżynierskie podejście i bardziej dotyczy układów nieożywionych niż ożywionych, więc gospodarujmy glebą, zwierzętami, roślinami. Już się zgodzili. Dobra, to ja krótko. Pan Darek jest studentem uczelni rolniczej, prawda? Kończy studia, jak słyszałam. Radek. Darek? Radek. Okej. I zarazem mówi, że to, co robi u siebie w gospodarstwie, nie znajduje zainteresowania kolegów. Czy to znaczy, że jedyne źródło o tego typu sprawach, jakich tu mówimy, prawda, jedynym źródłem dla nich jest pan, a na uczelni, a te rzeczy, o których tu mówimy, nie przenikają zupełnie do programu uczelni rolniczych? No jeśli... Znaczy, o, ja się domyślam, że nie. No, te tematy, które poruszaliśmy, te systemy, te formy gospodarowania, no one nie są w ogóle poruszane tak naprawdę na uczelni wyższej, przynajmniej na tej, której ja studiuję, niestety. Nie chcę tutaj umować w Politechnice, no, no coś tam się na przykład przewinęło o tej uprawie bezorkowej, ale było to tak pokazane na przykład, że to gdzieś niekoniecznie w polskich warunkach jest okej i się sprawdza, bo to gdzieś tam ktoś ma ziemię na Ukrainie i to tam działa, tutaj nie będzie działać. Rozumiem. A Robercie, czy jest jakaś szansa na to, czy ty widzisz jakąś szansę? Proszę? No czy ty widzisz jakąś szansę na to, żeby rozszerzyć, czy też rozszerzać, może w niedokonanym czasie, to ujmijmy, tę edukację? Ja wiem, że dla ciebie to też jest temat bliski, może coś powiedzieć? Tak. Rzeczywiście bliski. Ja myślę, że wspólnie musimy przekonać uczelnie, kontaktować się z uczelniami, z ludźmi tam pracującymi. Na pewno mamy takie możliwości, ale również ze szkołami średnimi rolniczymi. Jest ich trochę w Polsce i to jest też narybek naprawdę bardzo interesujących i zainteresowanych tematyką młodych ludzi, których warto szkolić właśnie na temat rolnictwa regeneratywnego, agroekologii i do tego zachęcam. Ostatnie pytanie, Ewa. Tak, ja mam krótkie takie pytanie do was wszystkich. Z perspektywy osoby, która jest laikiem i bardziej śledzę różne dyskusje i różne trendy i różne punkty widzenia na te kwestie zmian w rolnictwie. Ja rozumiem tak, że ten wypas kwaterunkowy, o którym mówicie, skutkuje tym bardzo poważną zmianą w postaci jakości gleby. Tak, że jest sekwestracja węgla, że jest budowanie próchnicy, że gleba ma lepszą jakość. Równocześnie widzimy dosyć duży spór, czy pewne napięcie pomiędzy dwoma grupami ludzi, którym bardzo zależy na poprawie sytuacji klimatyczno-przyrodniczej, czyli ludzi z jednej strony związanych właśnie z rolnictwem regeneratywnym i hodowlą zwierząt w tym systemie, a ludźmi, którzy na przykład są związani z ruchami wegańskimi. I teraz moje pytanie jest takie, czy odbudowa gleby w oparciu jedynie o produkcję roślinną może być równie skuteczna z perspektywy właśnie efektów, tempa tych efektów, budowy próchnicy i tak dalej, czy może być równie skuteczna jak odbudowa w systemie z użyciem zwierząt, z wykorzystaniem zwierząt, brzydkie słowo, nie mam teraz, bo się spieszę, lepszego. Chodzi mi o to, żeby gdzieś, tak, przy wsparciu zwierząt. Bo ja obserwując to z perspektywy takiej trochę wyższej, widzę to jako dosyć duże napięcie, które moim zdaniem warto byłoby gdzieś rozładować i stąd to zainteresowanie, czy można odbywać glebę tylko w oparciu o system roślinny, czy te zwierzęta są fundamentalnie potrzebne do tego, żeby to było rzeczywiście maksymalnie skuteczne z punktu widzenia tych potrzeb, które w tej chwili mamy, klimatyczno-przyrodniczych. Ktoś chce spróbować? Ja mogę. Okej, okay, Grzegorz. Cóż, nie znam, nigdy nie słyszałem o ekosystemie bez zwierząt na naszej planecie. Jestem z wykształcenia przyrodnikiem, także wydaje mi się, że te zwierzęta są jednak kluczowe. Pytanie, czy je będziemy zjadać, czy nie, jest oddzielne. Natomiast i nie słyszałem też o jakiejś metodzie regeneracji gleb tylko przy użyciu samych roślin.
nie jest też mi znany żaden proces naturalny, w jakim się gleby budują bez użycia zwierząt. Wszystkie procesy glebotwórcze, które ja znam, które się na naszej planecie odbywały od 4 miliardów lat, odbywały się z użyciem wszystkich trzech grup, trzech królestw świata żywego, to znaczy grzybów, zwierząt i roślin. To tak z mojego punktu widzenia, a kwestie etyczne to jest jakby troszeczkę oddzielnie. Z punktu widzenia przyrodniczego, no to tak to wygląda. Czy to otwieram twoje pytanie mniej więcej? Jeszcze czy mogę coś dodać do odpowiedzi Grzegorza? Dodajemy i... Bardzo krótko. Nie jest możliwe funkcjonowanie naszej planety i systemu wytwarzania żywności bez udziału zwierząt, z tego względu, że każde zastąpienie roli zwierząt w tym ekosystemie wiąże się z potężnymi nakładami pracy, zużycia paliw kopalnych i energii na stworzenie protezy procesów biologiczno-biogeochemicznych, które gwarantują nam zwierzęta i ich obecność w ekosystemie. To będzie pociągało z punktu widzenia naszej działalności człowieka w wytwarzaniu żywności olbrzymie koszty energetyczne, które poniesie tak naprawdę planeta. W ekologii mówi się, że zwierzęta zamykają obieg materii, czy dorzucają obieg. Słuchajcie, jest godzina już 5 po 6, więc ja chciałbym zakończyć ten panel, ale na początku chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim gorące oklaski dla naszych panelistów. Ja osobiście chcę na końcu dodać, że jestem zbudowany tym, że właśnie jest nowa generacja, nowe pokolenie wchodzi w to z taką werwą, jak właśnie między innymi ten Radku. Bardzo gorąco dziękuję. Proszę, żebyście nie wychodzili, bo teraz zaprosiłbym na scenę, tutaj na to krzesełko na przykład, albo obok mnie, panią Dorotę, która na koniec jako deser nam z tego, co słyszę, ma opowiedzieć o spotkaniu, które miała z panem komisarzem Wojciechowskim. Zgadza się, Doroto? Dobrze. I brawa dla Doroty. Bardzo dziękuję. Otóż byłam dzisiaj przed południem na centralnych targach rolniczych w Nadarzynie i tę publikację z podpisami, z autografami wszystkich autorów wręczyłam panu komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu. Proszę wejść na mojego Facebooka Dorota Metera i zobaczyć tą publikację. Niestety nie miałam fotografa, żeby uwierzchnił ten moment. Dedykacja była taka, że autorzy tej publikacji proszą pana komisarza o to, żeby nowa wspólna polityka rolna była również polityką żywnościową, a tytuł tej publikacji jest Polityka na talerzu, więc świetnie się to złożyło. Byłam na konferencji Polska Wieś w Unii Europejskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sołtysów. Był tam też premier Buzek, był wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński i różne inne osobistości, ale najważniejsza dla nas była wypowiedź naszego polskiego komisarza do spraw rolnictwa, który powiedział, że prowadzenie gospodarstwa to nie jest tylko biznes, ale jest to także misja. Pan Wojciechowski pochodzi ze wsi, z małego gospodarstwa rolnego i doskonale czuje pracę rolnika. Nie będę długo opowiadać tej ideologii, która tam była przekazywana, ale muszę państwa zapewnić, że padły tam słowa, że musimy działać dla środowiska i klimatu i Nowy Zielony Ład jest szansą, żeby rolników zachęcić do tego dopłatami skierowanymi na działania na rzecz klimatu. Tu wczoraj padły dwa ważne stwierdzenia na wykładzie Justyny Słonińskiej, że 40% ogólnego budżetu przeznaczonego na wspólną politykę rolną musi być przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne, a z drugiego filaru na rozwój obszarów wiejskich 30% ma być powiązane też z ochroną klimatu i środowiska. Oczywiście powstaje pytanie, co zrobi z tym polski rząd, ponieważ to są ramy wyznaczone przez Komisję Europejską. Czy to będzie naprawdę działanie na rzecz ochrony klimatu i środowiska, czy to będzie greenwashing. Ale to już jest nasza rola, będziemy patrzeć rządowi na ręce. I zapraszam państwa do śledzenia tego, co się dzieje na stronach Ministerstwa Rolnictwa, ale przede wszystkim na stronach Koalicji Żywa Ziemia, ponieważ cała nasza koalicja będzie tym okiem patrzącym na ręce rządowi. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo za wzięcie udziału i mam nadzieję, że
za niedługo będziemy dalej rozmawiać na te tematy, które poruszyliśmy dzisiaj.